Demony wrócą, bo jak ktoś będzie próbował się doliczyć, a średnio się zna na tych podatkach, to się nie doliczy. No to pewnie będzie trudne. Tutaj ministerstwo trochę udostępnia kalkulatory, nie w pełnym zakresie, tak jak obiecywali. Natomiast no pewnie też będą przygotowane jakieś narzędzia różne, płatne, nieodpłatne. Pamiętajmy też, że zmiany, które miały miejsce w ciągu roku, ponieważ miały miejsce w ciągu roku, one mogły być dla nas wyłącznie korzystne. W związku z tym w tym roku mamy taką wyjątkową sytuację. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek historycznie taka była, ani trudno założyć, że ona też się powtórzy w latach kolejnych. Będziemy mieć prawo do tak zwanego hipotetycznego podatku. Czyli gdyby się jednak okazało, że te zasady, które obowiązywały w styczniu, byłyby dla nas korzystniejsze, to nasz podatek będzie policzony według tych zasad ze stycznia. To nie oznacza, nie oznacza, że my musimy złożyć podwójne zeznanie, tylko to organ, to urząd skarbowy sam przeliczy i odda nam z urzędu w takim trybie bezdecyzyjnym ten zwrot podatku. To chyba pierwsze w historii naszego kraju sytuacja, kiedy mamy hipotetyczny podatek, tak? Tak. Nie wiem, czy na świecie gdziekolwiek coś takiego w ogóle. No ja też nie kojarzę takiej sytuacji. Oczywiście ona też nie dotyczy wszystkich, no bo ona dotyczy tych, którzy mają przychody wyłącznie od płatników, tak? Czyli pracodawców. Kogo może dotknąć taka sytuacja, że ten hipotetyczny podatek byłby dla niego niższy? No ja zidentyfikowałam tylko w zasadzie jeden przypadek. To jest taki przypadek, kiedy ja mam zbieg dwóch ulg, to znaczy ulgi dla klasy średniej, która została zlikwidowana ostatecznie, oraz prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu. Czyli jeżeli mój dochód jednocześnie mieścił się w tym przedziale do ulgi i to jeszcze najlepiej tak, żeby ta ulga była najwyższa, czyli jakieś 8,5 tysiąca złotych, i dodatkowo większość tego dochodu była objęta 50% kosztami uzyskania przychodów, bo jestem twórcą, tak, i mam do tego prawo, no to może się zdarzyć taki przypadek, że podatek wyliczony według tego hipotetycznego, ten hipotetyczny podatek według zasad z początku roku będzie korzystniejszy